18.30 minęła. Michał Adamski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Kolejne zakażenia koronawirusem. Sytuacja jest dlatego ciężka, bo po prostu dotyczy to również placówek służby zdrowia. 300 mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeń. Reakcje policjantów będą w przypadku tego, jak zauważą osoby, które nie respektują tego obowiązku, dość zdecydowane. Nowy odcinek S5 oddany do użytku. Drogi bardzo długo wyczekiwanej, drogi, która powstawała w trudzie. Planujemy jeszcze w tym roku przynajmniej połowę odcinka oddać do użytku. Jest to odcinek Tryszczyn-Pawłówek. Nowa wojskowa szkoła. Jest mnóstwo tych specjalności, w których są w chwili obecnej braki. Następne 4 budynki są do oddania. Szkoła Straży Pożarnej również. 4394 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w kraju. Najwięcej wykryto ich w województwie małopolskim. W regionie koronawirusa potwierdzono u kolejnych 258 osób. W ciągu doby w kraju zmarło 35 osób. To m.in. 44-letnia nauczycielka spod toruńskiej gminy Obrowo. Puste ławki. Tak wygląda szkolna rzeczywistość w Obrowie. Kolejne zakażenia wśród pracowników podstawówki przesądziły. Jest zgoda sanepidu, by nauka w placówce do piątku odbywała się wyłącznie zdalnie. W ciągu doby odnotowano w regionie dokładnie 258 nowych zakażeń, z czego 75 chorych to mieszkańcy Bydgoszczy. To przede wszystkim ogniska domowe. Takich aktywnych ognisk jest w regionie 50, z czego 20 w szpitalach i zakładach opiekuńczych. Dotyczy to również placówek służby zdrowia, a wiadomo, że wszystkie osoby chore będą szukały pomocy w placówkach, które są częściowo sparaliżowane, częściowo oddziały są wyłączone i nie mogą też realizować swoich zadań, do których są przewidziane. Niezmiennie trudna sytuacja w grudziąckim szpitalu. 85 osób zakażonych, z czego tylko 6 to pacjenci, reszta to personel placówki. Niestety żadna z tych osób jeszcze nie ozdrowiała, także jeśli chodzi o sam personel, żadna z tych osób nie wróciła do pracy. W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników we Wrocławskim Urzędzie Miasta ponownie pojawią się skrzynki podawcze. Wydział Komunikacji będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach. Bardzo proszę o zachowywanie warunków bezpieczeństwa. Przypadki zachorowań pojawiają się w naszym mieście, w naszym najbliższym otoczeniu. Także widzimy, że to zagrożenie jest niezwykle realne. Realia szpitalne w regionie wyglądają tak. Z przygotowanych 842 tak zwanych covidowych łóżek w tej chwili wolnych jest 508. Stanowisk respiratorowych wolnych jest 29 z 58. Ich liczba ma być zwiększana. Aleksandra Ciekot, TVP 3 Bydgoszcz. Ponad 300 mandatów za brak maseczki to efekt kontroli policyjnej w całym województwie po 2 dniach obowiązywania obostrzeń. Tak wysoka liczba ma związek z marszami osób, które negują negatywne skutki epidemii. Takie manifestacje odbyły się w sobotę w całym kraju. W sklepie, na spacerze, w komunikacji miejskiej, właściwie już niezależnie od miejsca. Od soboty pamiętać trzeba przede wszystkim o... Idę teraz do domu zakupów i już wyrzucam i ubieram czystą. Ja jakbym był zarażony, to może chronię kogoś innego, żeby nie zarazić. Dbajmy o siebie i dbajmy o innych, nie bądźmy egoistami, nawet jeśli się to komuś nie podoba. Nie wszyscy jednak nowy obowiązek wzięli do serca. Od soboty w całym kraju obowiązuje tak zwana strefa żółta, co oznacza między innymi to, że w przestrzeni publicznej wszystkie osoby muszą mieć zakryte usta i nos. I choć do noszenia maseczki przyzwyczajamy się stopniowo od kilku miesięcy, to liczby mówią same za siebie. Bilans patrolu policji z ostatniego weekendu tylko w regionie to ponad 600 pouczeń, ponad 300 mandatów i ponad 200 spraw skierowanych do sądu. Apelujemy przez cały czas i uprzedzamy o tym, że reakcje policjantów będą w przypadku tego, jak zauważą osoby, które nie respektują tego obowiązku, dość zdecydowane. Temu, że patrol podejdzie do nas i będzie pytał o powód, dlaczego ten obowiązek nie jest spełniony. Według służb tak wysoka liczba interwencji ma związek z marszami osób, które negują negatywne skutki epidemii. Ja się nie boję tego napisać, bo ja wiem, że mam rację i wy wiecie, że macie rację.
Takie odbyły się w sobotę w całym kraju, także w Bydgoszczy i Toruniu, w którym odnotowano 34 mandaty i 42 pouczenia. Gdy dwóch z nas nie ma maseczek, prawdopodobieństwo zarażenia wynosi 90%. O tym, że choroba nie ma poglądów, mówili w Toruniu oraz Bydgoszczy przedstawiciele Młodej Prawicy. Możemy tak naprawdę nie być zwolennikami rządu, ale to nie upoważnia nas do tego, aby łamać obostrzenia, aby się im nie podporządkowywać. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski oraz komendant główny policji Jarosław Szymczyk ogłosili politykę zero tolerancji. Zapowiedziano przy tym jednak, że z obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy np. maseczki, części odzieży czy przyłbicy będą zwolnione osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność. Ci jednak, którzy z obowiązku nie są zwolnieni, muszą liczyć się z mandatem w wysokości 500 zł. Natalia Kurowska, TVP 3 Bydgoszcz. Zmieniamy temat. Droga ekspresowa między Szubinem a Żninem została otwarta. Drogowcy oddali do użytku drugą nitkę trasy. To oznacza, że ruch w obu kierunkach odbywa się po nowej nawierzchni. Obowiązuje jednak ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Dodatkowo w kierunku Bydgoszczy kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. Drogowcy prowadzą tam prace wykończeniowe. To trzeci niemal w pełni gotowy odcinek drogi ekspresowej w regionie. Teraz trasa prowadzi od granicy z Wielkopolską do Szubina. Kolejny etap S5, drogi bardzo długo wyczekiwanej, drogi, która powstawała w trudzie. W 2019 roku konsorcjum realizujące inwestycje zmagało się z problemami finansowymi. Prace na kilka miesięcy wstrzymano. Roboty nabrały tempa pod koniec roku. Udało się wybudować węzeł w Jaroszewie, a co za tym idzie, otworzyć obwodnicę Żnina. Pierwszą nitkę tego odcinka uruchomiono w lutym tego roku. Teraz droga została otwarta. Trwają ostatnie prace wykończeniowe. Kolejny etap inwestycji, która rzeczywiście ma pewien poślizg, ale jest to inwestycja drogowa, która ma ogromne znaczenie. To przede wszystkim aspekt gospodarczy. Trasa szybkiego ruchu ma usprawnić połączenie między północą a południem kraju. Zyskać mają nie tylko duże ośrodki jak Bydgoszcz. Mniejsze miejscowości również liczą, że dzięki drodze S5 przyciągną nowych inwestorów. Wiem, jakim problem dla kierowców jest przebycie właśnie tego odcinka do Żnina. Cieszę się, że już od dzisiaj będzie to przebiegało lepiej. Na oddanej do użytku trasie obowiązuje na razie ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Dodatkowo w kierunku Bydgoszczy do dyspozycji kierowców będzie jeden pas ruchu. Drogowcy prowadzą tam prace wykończeniowe. Cały 19-kilometrowy odcinek ma być gotowy w listopadzie. Będzie dodatkowo chronił zdrowie, życie, bezpieczeństwo kierowców. Droga ekspresowa S5 w Kujawsko-Pomorskiem ma 7 odcinków. Największe opóźnienia dotyczą północnych tras, z których w zeszłym roku zszedł włoski wykonawca. Po przetargach i wyłonieniu nowych firm roboty wznowiono wiosną tego roku. Mieliśmy pewne 3 odcinki dotknięte pewnym włoskim wirusem, ale z tego też nam się udało wyjść. Mam nadzieję, że wkrótce cała droga S5 będzie służyła mieszkańcom. Prace przyspieszyły, czas goni, dlatego drogowcy chcą do końca roku otworzyć częściowo kolejne gotowe fragmenty. Między innymi na odcinku 4 między Białymi Błotami a Treszczynem. Planujemy jeszcze w tym roku przynajmniej połowę odcinka oddać do użytku. Jest to odcinek Treszczyn-Pawłówek. Jeżeli sytuacja również pozwoli i wykonawcy zdążą już właściwie w jesiennych i za chwilę zimowych warunkach ukończyć pewne roboty, również w jakiejś części oddanie odcinka Biały Błota-Pawłówek. Postępują prace związane z przebudową początkowego odcinka drogi S5 przy węźle autostradowym Nowy Marzy. Od poniedziałku drogowcy wprowadzili kolejne zmiany, dlatego apel o zwrócenie szczególnej uwagi na znaki. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę oraz zakaz wyprzedzania. Katarzyna Ormanowska, TVP 3 Bydgoszcz. To pierwsza taka szkoła w kraju będzie kształcić podoficerów logistyki. Jej działalność zainaugurowano w Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie koło Grudziądza. Szkoła podoficerska logistyki będzie przygotowywała zawodowych żołnierzy do służby w korpusie. Zapotrzebowanie na logistyków rośnie, bo zwiększa się liczebność sił zbrojnych. Dzień.
Przyjechali do grupy z różnych stron kraju. To żołnierze z Korpusu Szeregowych Zawodowych, ale szkołę opuszczą już w stopniu podoficerskim. Będą uczyli się dowodzenia. Stanowiska dowódcze obejmą po ukończeniu szkoły w różnych rodzajach sił zbrojnych. Pierwsze szkolenie rozpocznie w grupie koło Grudziądza 106 żołnierzy, ale plany są ambitne. Szkoła ma kształcić w przyszłości nawet 800 słuchaczy rocznie. Nie bez powodu w kraju brakuje logistyków na stanowiskach dowódczych. Poczynając od specjalności typowo zabezpieczających funkcjonowanie żywnościowców, uzbrojeniowców, żołnierzy, którzy zajmują się środkami bojowymi. Jest mnóstwo tych specjalności, w których są w chwili obecnej braki. Nauka prowadzona będzie w 45 specjalnościach logistycznych, adekwatnie do potrzeb armii. W Centrum Szkolenia Logistyki słuchacze mają doskonałą bazę szkoleniową. Kurs potrwa ponad 2 miesiące pod okiem wykwalifikowanej kadry. W ostatnich latach rośnie liczebność polskiej armii. Żeby jednostki operacyjne, które wychodzą wykonywać swoje zadania, mogły je wykonać, 1/3 dodatkowych logistyków jest potrzebna. Nowy budynek szkoleniowy już jest, kolejne obiekty na potrzeby szkoły powstają. Od czegoś musiało się zacząć, żebyśmy mieli takie budynki, jak przy którym stoimy. Następne 4 budynki są do oddania. Szkoła straży pożarnej również. Także wojskowi strażacy zawodowi doczekali się na terenie Centrum Szkolenia Logistyki nowego budynku szkoły. Podczas kursu praktycznego korzystają z własnego poligonu szkoleniowego. Symulowane zdarzenia są najbardziej, jak to możliwe, zbliżone do tych realnych. Tak jak tu, awaryjne lądowanie wojskowej kasy, uszkodzone podwozie i pożar wewnętrzny. W środku uwięziona jest 3-osobowa załoga. Zapaliły się gorące hamulce. Przede wszystkim chłodzimy materiał i dopiero dalej będzie można przystąpić do ewakuacji strażaków z wewnątrz. Każdy strażak Wojskowej Straży Pożarnej służący na lotnisku musi przejść tutaj minimum raz w roku szkolenie w warunkach dziennych i w warunkach nocnych. Wojskowi strażacy zawodowi niejednokrotnie wspierają działania Państwowej Straży Pożarnej. To 2000 druhów. Ośrodek, w którym się szkolą, działa od 2017 roku. Grupa Krystyna Rymaszewska. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze w programie? Kłopoty na bydgoskich ulicach. Rozpoczął się tydzień mediacji. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali plantację konopi indyjskich w powiecie inowrocławskim. Wartość zabezpieczonego narkotyku śledczy szacują na ponad 1 000 000 zł. Zatrzymano 4 osoby. Plantacja znajdowała się nad brzegiem jeziora Gopło, w jednym z budynków gospodarczych. W tym przypadku jednak mówimy o gigantycznej plantacji, ponieważ na prywatnej posesji w pomieszczeniach gospodarczych rosło około 1700 krzewów. Plantacja była zautomatyzowana, umożliwiało to praktycznie bezobsługową pracę. Na polecenie prokuratury rejonowej w Inowrocławiu zatrzymano 61-letniego mężczyznę i członków jego rodziny. Wszystkim postawiono zarzuty. Były to zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją znacznych ilości środków odurzających i wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Śledczy oszacowali wartość zabezpieczonego towaru na ponad 1 000 000 zł. Teraz policja zajmie się ustaleniem odbiorcy produkowanego towaru. Że elastyczność mózgu, czyli jego zdolność do powrotu po haju do stanu normalnego, staje się z czasem upośledzona. Produkowane narkotyki często trafiają do młodych osób. Od pierwszego razu do uzależnienia jest bardzo krótka droga. Skutki są różne, od problemów w szkole z rówieśnikami, poprzez kłopoty zdrowotne i zagrożenie życia. Ważna jest rola rodziców. Rodzice szczególnie, myślę, mają taką przestrzeń wcześniej, taką profilaktyczną, rozmawiając o emocjach, pytając nie tylko o cenę w szkole, ale także co w tej szkole było takiego ciekawego, bądź co zasmuciło dziecko. Według badań przeprowadzonych wśród młodzieży szkolnej odsetek użytkowników marihuany i haszyszu wśród polskiej młodzieży w wieku 15-16 lat znajduje się powyżej średniej europejskiej, która dla Polski wyniosła 24%. Problemy kierowców w Bydgoszczy z powodu zwężenia wiaduktów warszawskich do jednego pasa w godzinach szczytu na trasie centrum miasta Fordon tworzą się ogromne korki. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy decyzję o wprowadzeniu ograniczeń tłumaczy złym stanem technicznym wiaduktów i koniecznością remontu. Ostatni przeprowadzono 12 lat temu. Kierowcy jadące w kierunku centrum miasta musieli się uzbroić w cierpliwość. Na ulicy Fordońskiej tworzyły się gigantyczne korki.
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w sobotę wprowadził na wiaduktach warszawskich zwężenia w obu kierunkach. Kierowcy poruszają się tylko prawym pasem od strony chodnika. Taką decyzję drogowcy tłumaczą złym stanem technicznym wiaduktów. Problem w tym, że ta sama konstrukcja była już remontowana w 2008 roku. Dlaczego nie wykonano tamtego remontu na tyle całościowo i kompleksowo, że teraz mieszkańcy po raz kolejny muszą niestety, ale cierpieć, i to po, zdaje się, kilka miesięcy będziemy w takiej sytuacji się znajdować. Drogowcy zapewniają, że będą na bieżąco kontrolować sytuację na ulicy Fordońskiej i nie wykluczają zmian usprawniających ruch. Bo będziemy regularnie sprawdzać, jak ten ruch się rozkłada, żeby ewentualnie wprowadzać kolejne udogodnienia dla kierowców, żeby ruch odbywał się w miarę płynnie. Teraz będziemy prowadzić analizy dokładne stanu technicznego tego obiektu. Trzeba pamiętać, że on ma prawie 50 lat. On był kilkanaście lat temu remontowany. Niemniej jednak oczywiście wiele z tych elementów pozostało od samego początku i te elementy teraz również uległy degradacji. Od wtorku łatwiej ma się jeździć po górnym tarasie miasta. Na przebudowane Rondo Kujawskie powróci ruch okrężny. W środę natomiast rozpoczną się testy nowego torowiska. Rozpoczął się Ogólnopolski Tydzień Mediacji. To tańsza, szybsza i mniej stresująca forma porozumienia niż proces sądowy. Szereg wydarzeń przygotował Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. W tym roku wszystko będzie się działo online. Zaplanowano m.in. konferencje dotyczące mediacji, kosztów postępowania mediacyjnego oraz sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie. Będą też dyżury mediatorów. Mediacja jest tańsza, szybsza i efektywniejsza. Strony sporu, korzystając z mediacji, mają szansę tak uregulować swoje sprawy, aby były one korzystnie rozwiązane dla obu stron. Nam również nie chodzi tylko o samą ugodę zawartą, ale chodzi nam też o to, że nawet jeżeli strony zawrą ugodę, będą działały zgodnie z tymi postanowieniami, żeby one również potrafiły na innych polach się dogadać. Każda zakończona sprawa mediacją, ugodą mediacyjną wpływa na pełne zakończenie sporu, konfliktu. Bo przecież nasze życie składa się w części z konfliktu, sporu, a język służy do komunikacji, więc wykorzystajmy te wszystkie możliwości do zakończenia jakiegokolwiek sporu. Wszystkie praktycznie wydarzenia będą w formie online. Będzie też przedstawiony sposób prowadzenia mediacji w tej formie, bo niekoniecznie strony muszą spotykać się z mediatorem w jakimś pomieszczeniu. Coraz częściej właśnie, zwłaszcza w tym roku, prowadzone są mediacje online i z równie pozytywnym skutkiem. Kolejne informacje. W Inowrocławiu powstają drzwi jubileuszowe, przypominające słynne drzwi gnieźnieńskie. Trwają ostatnie prace. Wykonane z brązu drzwi będą prowadziły do kościoła świętego Mikołaja. Na drzwiach znajdzie się 6 scen przedstawiających dzieje walk Inowrocławian. Myślę, że i nawet pewne wydarzenia, to dla niektórych w ogóle będą w ogóle nową rzeczą, jakby odkryciem. Bo gdzieś ta historia nie jest aż tak bardzo wpisana. Inowrocławskie drzwi powstają od 2 lat i mają upamiętnić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomysłodawcami projektu są członkowie miejscowego cechu rzemiosł różnych. Kiedy żeśmy robili remont kościoła, to zaczęliśmy od 2 drzwi z prawej i z lewej strony, a środkowe jakby pozostały z taką myślą, że kiedyś wykorzystamy właśnie na takie drzwi, jakie dzisiaj właśnie tworzymy. Projekt drzwi można było oglądać w Inowrocławskim Muzeum imienia Jana Kasprowicza. Społecznicy dyskutowali o kolejnych etapach prac. To wymaga nie tylko artyzmu, ale także zwykłych takich przedsięwzięć organizacyjnych, finansowych także. Więc to wszystko żeśmy omawiali i dopinali. Jest końcówka prac w tej chwili, to znaczy jest do dokończenia tympanon. To już jest ostatni element tych drzwi. Natomiast te części, które tutaj w tym pomieszczeniu Państwo możecie oglądać, czyli prawe i lewe skrzydło, są już w zasadzie odlane. Przez drzwi jubileuszowe Inowrocławianie będą mogli wejść do kościoła prawdopodobnie w grudniu. Na początku września wygrał debiuty. Dziś odebrał nagrodę z rąk marszałka województwa. Kamil Czeszel, laureat wielu konkursów i festiwali w regionie, podbił publiczność festiwalu w Opolu. Dzisiaj wokalista z Torunia odebrał gratulacje i nagrodę ufundowaną przez zarząd województwa. Nagrodę w tegorocznych debiutach otrzymuje
Ja wiem, ale spojrzę, żeby się nie pomylić. Kamil Czeszel! Brawo! To był niezwykły wieczór dla wokalisty z Torunia. Jego debiutancki singiel Burza zagwarantował mu zwycięstwo na festiwalu w Opolu. Ta piosenka opowiada o życiu. O życiu, o miłości, o naszych burzach w życiu, czasami o kłótniach, o wszystkim, o życiu, po prostu o życiu. Zanim jednak artysta wygrał debiuty, był już dobrze znany w województwie. Ma on na swoim koncie m.in. występy podczas Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej w Ciechocinku. Wszystkie występy są inne, wszystkie występy czegoś uczą, gdzieś ukierunkowują, więc nawet na tych małych scenach trzeba po prostu dać siebie wszystko. To zaangażowanie doceniło nie tylko jury konkursu, ale również marszałek województwa, który przekazał wokaliście gratulacje oraz nagrodę, którą ufundował wspólnie z przewodniczącą sejmiku. Kamil udowodnił, że siłą woli, ale też i talentem, który po prostu ma, jest nim od początku, od urodzenia, można przenosić góry, zdobywać laury, być najlepszym po prostu w swojej dziedzinie. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. Często gubiłem trop, życie dawało już nieraz kość, ale wiedzieć musisz tylko to. No w zbliżeniach czas teraz na informacje sportowe. Artur Onacki, dobry wieczór. Dobry wieczór. Klub hokejowy Energia Toruń poinformował o pozytywnych wynikach testu na koronawirusa w zespole. Czterech zawodników, których te wyniki dotyczą, zostało skierowanych na kwarantannę. W samoizolacji przybywa także trener drużyny Jurij Czuch. W związku z tym przełożone zostały zaplanowane mecze Polskiej Hokej Ligi z GKS-em Katowice pod halem Nowy Targi Krakowią. Na razie nie są znane nowe terminy. Będą one zapewne ustalane, gdy drużyna będzie już zdolna do gry. To nie pierwszy przypadek zakażenia w lidze hokejowej. Wcześniej o koronawirusie w drużynie informowała m.in. Unia Oświęcim. Więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. A w naszym serwisie czas teraz na informacje o pogodzie. Angelika Bednarska. Witam serdecznie. Przyszła jesień, a wraz z nią spadające liście, które nie tylko pięknie wyglądają, ale również są bardzo pożyteczne. Liście to naturalna ściółka oraz nawóz. Ich warstwa doskonale zabezpiecza ogrodowe rośliny przed mrozem. Często są jedynym miejscem do życia lub zimowania dla wielu organizmów, od biedronek i chrząszczy po żaby i jeże. Dlatego pamiętajmy, aby podczas jesiennych porządków zostawić trochę liścia z tej pierzynki. Jutro jednak pogoda nie będzie zachęcała do prac w ogrodzie. Wtorek w regionie będzie pochmurny, deszczowy i też wietrzny. Termometry wskażą od 9 do 11 stopni. Więcej informacji pogodowych już za chwilę. Do zobaczenia. Jeszcze jedno zaproszenie. Tuż po głównym wydaniu zbliżeń drugi odcinek programu literackiego Jarosława Jakubowskiego i Katarzyny Wójcik Gadające Głowy. W tym miesiącu autorzy stawiają pytanie o dramat jako gatunek literacki, dramat na granicy teatru i literatury. Czy ma szansę funkcjonować bez sceny? Kto sięga po polskich dramaturgów? Gościem programu będzie Rafał Matusz, dramaturg i reżyser. A na koniec smutna informacja. Nie żyje Zdzisław Cisowski, laureat Nagrody Świadek Historii oraz Srebrnego Krzyża Zasługi. Jako członek Komitetu Obchodów Bydgoskiego Listopada 56 brał udział w organizacji obchodów przypominających o zniszczeniu urządzeń zagłuszających na Wzgórzu Dąbrowskiego. Był radny miasta Bydgoszczy, działacz NZS w czasach PRL, współorganizator Bydgoskich Dni Kresowych i obchodów rocznic Bydgoskiego Listopada 56. Zdzisław Cisowski od wielu lat działał na rzecz upamiętniania wydarzeń historycznych i patriotycznych. W 2017 roku otrzymał za to od Instytutu Pamięci Narodowej Nagrodę Świadek Historii, a w 2019 z rąk prezydenta Andrzeja Dudy Srebrny Krzyż Zasługi. Był nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą. Czynnie angażował się w działalność Stowarzyszenia Pomocy Charytatywnej Wschód, wspierającego Polaków mieszkających na Kresach. Zmarł w sobotnie popołudnie, miał 62 lata. W głównym wydaniu zbliżeń to wszystko. Nasz wieczorny serwis o godzinie 21.30. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.